podobni. Też są niebieskowiani. Też to zauważyłem. Eryk, a ty się nie zgrażysz? Grałem! O? Co tak krótko? Oni tu grają cały czas, a my już. No ja jestem lekarzem, bo Kuchnowski puścił 5, to nie jest drugi, a ja puściłem 2. A ile ty grałeś? Co? A ile ty grałeś? Wszystkie mecze. Ile każdy puścił? A, daleko. Nie, słowa. Yeah.
powiązać z Piastem z Katina. Natomiast w finałowym meczu potem Orzeł Piast Wielki Dawaj, dawaj! 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 Dawa
pierwszy strzał zawodnika Gwiazda w serii. Nie wcisnął! Mateusz nie trafił. Zastanowią. Wszyscy wszędzie stoją. Uderz!
Dawaj, no co czekaj. Do Martynez! Walcz do końca. Wracaj! Chyba się wkurzył!
3 minuty do końca meczu. Piast remisuje bezbramkowo z Krakowią. Za chwilę wielki finał. Orzeł Piast. No wiem, to jest na live. Tak, tak.
wykorzystanie, tylko nie wykorzystanie. Jest tak fajnie, wiesz, trzymali ich, wiesz, wybijali z rytmu i tak dalej. Nie było źle, nie było źle. Niebieski dokładnie.
aż dwóch przyjmie. Jeszcze wyższe. Nie pogra. Trzeba wcześniej pisnąć zdecydowanie. On słucha to, co mówię. No ty był. Tak. Ci się ty nie wyszła, no to by było. Dobry chłopak, to jeszcze ma taką fajną sylwetkę, taką wyspilę. Chyba zębę.
Szalał! Proszę cię, nie rób na siłę. No, nie rób na siłę, bo to nie o to chodzi. Przepuść mnie, bo ja idę z tym na dół. Dobrze? Nie można na siłę, Eryku, przestawiać, kiedy są podokręcane śruby, żeby nie wypuszczać do radu. Nie można w ten czas na siłę wziąć. To nie na tym polega, żeby nie... Thank you.
Bardzo proszę, żeby ustawili się na białej linii. Rozpoczniemy ceremonię zakończenia dzisiejszego turnieju. Proszę, żeby upomnieli nagrody najlepsze medale oraz wyróżnienia indywidualne. Dziękujemy zawodnikom wszystkich drużyn za przyjazd, za dzisiejszą grę, za duże sportowe emocje. Czasami nam niestety nie na wszystkich da się zapanować. Było oczywiście jako komercyjna sytuacja, ale tak jak mówimy, decyzje sędziowskie są ostateczne, dlatego miejsce czwarte w dzisiejszym turnieju. Gratulacje dla drużyny Krakowi Kraków, drużyna Orłowa Łódź oraz wszystkich brawa za drużynę Krakowi. Miejsce trzecie, drużyna Piasta w Kamieniu. Zapraszam Piasta do odbioru. Drużyna Piasta z Kamienia w meczach grupowych zwyciężyła 2-0 z Radiszowian. To 1-1 remisowała z Armaturą Kraków, 4-0 wygrała z Orłem Piastem Wielkie, druga drużyna i na koniec dwubramkowe zwycięstwo 2-0 z Krakowią. Ćwierćfinale, półfinale 0-1 z Wycimianką i mecz o trzecie miejsce 1-0 z drużyną Kraków i ponownie zwycięstwo. I zawodnicy Piasta odbiorą upominki dla siebie i dla kolegów z drugiej drużyny, która zajęła miejsce piąte. Brawa dla drużyny Piasta z Kamienia. Wracamy do rzędu, resztę na grupę odbierzecie już wszyscy sobie razem. Odbierzecie sobie za chwilę i porozmawiacie między siebie. Miejsce drugie w turnieju po zaciętej grze finałowej. Z grupy eliminacja zdobyli 12 punktów. Orzeł Piaski Wielkie. Zapraszam do odbierania. Orzeł kolejny. Wygrał pierwszy raz z Ćwierćfinałową 3-0. Następnie z Wileniem z Kamienia 2-1. 4-0 pokonał Piasta 2 z Kamienia. I w ostatnim meczu eliminacyjnym 2-0 zwycięstwo z MKB Dąbrowa Górnicza. W półfinale rzutek karny 5-4 w wyniku 0-0 w meczu z Krakowem Kraków. I w finale porażka 0-1 z Ćwierćfinałową Ćwierćfinałową. I oczywiście brawa na wyróżnienie Orła Piasta Wielkie i nagrodę upominkiem przekazania oprócz medalu również dla tej drużyny. I resztę upominków otwiera na trener. Brawa i wracamy z klasy na rzeczu. Trzy drużyny indywidualne, zapraszam Orła na swoje miejsce. Trzy drużyny indywidualne, królem szczytu dzisiejszego turnieju został zawodnik Orła, Krystian Bociek, zapraszam do miejsca drużyny. Najlepszym bramkarzem z dwoma bramkami puszczonymi i Gornowicki Gwiazd Kamienia, zapraszamy. A
pierwszym zawodnikiem zwycięskiej drużyny Filip Olszanicki, Chcimianki. I pozostało już tylko jedno nagrodzenie zwycięzców. Zapraszamy drużynę Chcimianki po odbiór. Oczywiście wielkie brawa. Chcimianka wprawdzie wystartowała dość odpalnie, 0-3 w pierwszym meczu w Orłowie Miast Wielkie, następnie zwycięstwo 5-0 z Ewolka, Chleba Bloga Górnicza, bezbramkowy remis z Piastem, Tkarska Wina i w ostatnim meczu eliminacyjnym znowu 5-0 z wyciężeniem Milenium z Kabina, z drugiego miejsca grupy Awansa do półfinału, gdzie 1-0 pokonali Piasta z Kabina i również 1-0 w finale pokonali drużynę Orła Piasty Wielkie, Ranowa drużyny Chcimianki, zwycięzcy w Milenium. Tutaj 650 Dziękujemy wszystkim zawodnikom, zwycięskim drużynie, wszystkim, którzy zostały z nami do końca. Za udział w turnieju, za miłą zabawę. Wracajcie bezpiecznie do domu, a jeżeli kiedyś się jeszcze spotkamy, to mamy nadzieję, że tylko w miłej atmosferze i z miłymi wspomnieniami. Do zobaczenia.